W debacie publicznej co pewien czas powracają katastroficzne wizje bankructwa ZUS, które są nieprawdziwe. Reforma emerytalna z 1999 roku oparła pierwszy filar systemu emerytalnego, czyli właśnie ZUS, o bardzo zdrowe zasady, które łączą wielkość wydatków ZUS z jego dochodami. Najprościej ujmując, w momencie, kiedy wpłacam swoją składkę do ZUS, jest ona później indeksowana zgodnie z przychodami ZUS, czyli w momencie, kiedy przychody ZUS rosną, to rośnie też wartość mojej składki. I w momencie, kiedy przechodzę na emeryturę, jej wartość jest równa aktualnym przychodom ZUS, także cały czas ZUS jest w stanie wypłacić to, co wpłaciłem do systemu. Skąd w takim razie bierze się deficyt w systemie emerytalnym? Po pierwsze, mamy historię systemu sprzed 1999 roku. To oznacza emerytury przyznane na starych zasadach w oderwaniu od wysokości wpłaconych składek i kapitał początkowy. Przed 1999 rokiem tak dokładnie nie rejestrowaliśmy wysokości składek, odprowadzanych składek. W 1999 roku oszacowano, ile ludzie zgromadzili kapitału w ZUS-ie. Było to robione w sposób dość hojny, co zawyża niejako wielkość wydatków ZUS. Obok tej zdrowej zasady, która wiąże wielkość wydatków ZUS z jego przychodami, jest szereg technicznych niedopatrzeń, które sprawiają, że deficyt w ZUS będzie się utrzymywał. Po pierwsze, ZUS stosuje tablice trwania życia, które nie uwzględniają rosnącej długości życia. W momencie, kiedy ktoś przechodzi na emeryturę w wieku 65 lat, jego oczekiwana długość życia jest szacowana na podstawie tego, ile obecnie żyją osoby w poszczególnych latach. Czyli na przykład nie uwzględnia tego, że w momencie, gdy nasz emeryt dożyje 80 roku życia, to jego prawdopodobieństwo przeżycia do 85 roku życia będzie wyższe niż wynosi w przypadku obecnych 80-latków. Według szacunków GRAPE to zawyża koszty ZUS-u o nawet 9 miliardów złotych. Kolejnym czynnikiem zawyżającym koszty ZUS-u jest to, że nie uwzględniamy przy wyznaczaniu emerytur rent wdowich. W momencie, kiedy mężczyzna przechodzi na emeryturę, w systemie nie jest brane pod uwagę to, że z dużym prawdopodobieństwem wdowa po nim jeszcze przez kilka lat będzie pobierała 80% wartości jego świadczenia. Kolejnym czynnikiem, który powoduje, że wpływy ZUS-u odrywają się od jego wydatków, jest brak ujemnej waloryzacji stanu kont w ZUS. Generalnie zasada powinna działać tak, że w momencie, kiedy dochody ZUS-u rosną, to też rośnie wartość świadczeń i zobowiązań jego. W momencie, kiedy dochody ZUS-u spadają, spada też wartość zobowiązań. Mamy w ustawie zapis, że ten mechanizm nie działa w dół. W momencie, kiedy dochody ZUS-u spadają, wartość jego zobowiązań nie spada. W przypadku normalnego wzrostu gospodarczego nie jest to problemem, ponieważ nominalnie cały czas te wpływy rosną. Ten zapis będzie natomiast istotnym problemem w momencie istotnego spowolnienia czy głębszej recesji. Poza tym należy pamiętać o szeregu drobnych zapisów pozornie drobnych zapisów technicznych, takich jak waloryzacja kwartalna, która też podbija wysokość emerytur przyznawanych w określonych momentach roku. No i w końcu, to już jest decyzja czysto polityczna, mamy emerytury minimalne. Nawet jeżeli z algorytmu wynika, że nasza emerytura powinna wynosić na przykład 600 zł, to mamy ustawowe zobowiązanie, że podatnik dopłaci tak, by emerytura wynosiła 1000 zł. Te czynniki sprawiają, że deficyt w ZUS będzie się utrzymywał. Szczególnie, że po obniżeniu wieku emerytalnego kobiet do najniższego poziomu w Europie 60 lat, ilość kobiet pobierających emeryturę minimalną będzie systematycznie rosła. System ZUS jest oparty o zdrowe zasady, jednak techniczne szczegóły wdrożenia tych generalnych zasad sprawiają, że deficyt w ZUS występuje i będzie występował. Reasumując, zasady, na jakich oparty jest ZUS, są zdrowe. To, co jest problemem, to techniczne szczegóły ich wprowadzenia oraz kwestia emerytur minimalnych. Jeżeli nie chcemy, żeby emerytury minimalne generowały rosnący deficyt, to przede wszystkim musimy podnosić i wyrównywać wiek emerytalny, no bo
to, co zabezpiecza ZUS przed bankructwem, to mechanizm, który dostosowuje wysokość emerytur do możliwości finansowych ZUS. W momencie, kiedy będziemy chcieli żyć na emeryturze 20 czy 30 lat, to automatycznie mechanizm dostosuje, obniżając emerytury do głodowego poziomu. Jeżeli chcemy tego uniknąć, musimy przede wszystkim podnosić wiek emerytalny.